Trwa budowa parkingów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zakończenie tej dużej inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Na budowę kolejnych parkingów nad jeziorem przy ulicy Żeglarskiej i Plażowej Tarnobrzeg otrzymał 13 600 000 złotych dofinansowania z Ministerstwa Finansów. Teren został przekazany wykonawcy w listopadzie ubiegłego roku. Okres zimowy sprzyjał oczyszczaniu terenu, czyli wycince drzew. Teraz realizowany jest drugi etap tego zadania, zgodnie z projektem rewitalizacji terenów poprzemysłowych wokół tarnobrzeskiego akwenu. To zadanie jest zlokalizowane w trzech miejscach. Podzielone są strefy PZT 01, PZT 05, która jest za moimi plecami. I tutaj będzie zlokalizowany największy parking oraz trzecia strefa przy ulicy Żeglarskiej z ulicą Kajmowską. Tam będzie to najmniejszy parking. Łącznie na całym zadaniu będzie ponad 1500 miejsc parkingowych. Oprócz miejsc parkingowych, każda z trzech stref zostanie wyposażona w budynek toalet publicznych, oświetlenie i małą architekturę, kosze oraz ławki. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum PBI Infrastruktura i PBI WMB. Realizujemy oczywiście roboty na trzech lokalizacyjnych parkingach. Począwszy od pierwszego parkingu, mamy wykonane już na ten moment kanalizację sanitarną oraz kanalizację deszczową. Przygotowujemy się do wykonywania robót ziemnych. Tak samo już wykonany został, tak powiem, stan zero budynku, począwszy od fundamentów oraz ścian stanu zero. Drugi parking, czyli parking numer 5, na ten moment, czyli jest to parking największy obszarowo do wykonania. W tym momencie wykonywane są roboty jeszcze branży sanitarnej i kanalizacyjnej. Oczywiście, jak tu widać, tak samo mamy już, tak powiem, też wykonywane budynki małej architektury, które są na etapie tak samo wykończenia stanu zero. I trzeci parking na ten moment jest, tak powiem, na etapie przygotowywania pod branżę sanitarną i branżę deszczową, czyli wykonanie odwodnień. Jak informuje Barbara Trzeciak, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa w Tarnobrzeskim Magistracie, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Prace są zaawansowane na tą chwilę, jeśli chodzi o roboty ziemne, na poziomie 70% tak ogólnie, ale w strefie PZT 01 to już na poziomie 90%. Najdalej na tą chwilę, jeśli chodzi o zaawansowanie robót, to strefa PZT 09, czyli ostatnia. Na ten moment wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Nawet mogę powiedzieć, że prace są, tak powiem, bardziej przyspieszone w stosunku do założonych prac. W ramach zadania wybudowany zostanie także monitoring z systemem liczenia miejsc postojowych. Cała inwestycja ma zakończyć się wiosną 2023 roku. Co zatem z tegorocznym sezonem nad Jeziorem Tarnobrzeskim? Te roboty, które byłyby niebezpieczne, głębokie wykopy i tak dalej, zanim sezon ruszy, będą już ukończone. Tak jak planowaliśmy, żeby nie przeszkadzać, żeby nie utrudniać. Będzie dostępny dla mieszkańców, dla turystów. Projekt organizacji, który został wdrożony, też nie ogranicza w jakimś uciążliwym stopniu. Jedynie na wjeździe, kiedy tutaj ten krótki odcinek, samochody budowy będą musiały pokonać. Wartość całego zadania polegającego na budowie parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą to ponad 16,5 miliona złotych.